24 listopada w klubie Centrum Szkolenia Logistyki imienia Kazimierza i Odnowiciela odbyły się uroczystości podsumowujące jubileusz oraz rok turystyczny w Grudziądzu. Na uroczystości przybyli zaproszeni grudziądzcy parlamentarzyści, senator Michał Wojciczak i posłowie Janusz Dzięcioł oraz Tomasz Szymański. Wojewodę kujawsko-pomorskiego reprezentował dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Baranowski. Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego reprezentowali Wiesław Żurawski i Janusz Kołodziejski. Władze samorządowe miasta reprezentował wiceprezydent miasta Przemysław Ślusarski, a powiatu starosta grudziądzki Marek Szczepanowski. Na spotkaniu uroczyście podsumowano kolejny rok działalności kół i klubów wchodzących w skład grudziądzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Wręczono podziękowania członkom towarzystwa poprzez wręczenie wyróżnień za społeczną działalność i za poświęcenie własnego czasu. Wręczono również nadane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej złoty i dwa srebrne krzyże zasługi. Wielu członków działaczy otrzymało podziękowania, wyróżnienia i dyplomy za czynny udział w działaniach podejmowanych przez grudziądzki oddział PTTK. No dzisiaj znamienity jubileusz 90-lecie. Tak, grudziądzki oddział PTTK jako spadkobierca tradycji sprzed wielu, wielu lat obchodzi 90-lecie powstania w Grudziądzu oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 19 listopada 1922 roku ksiądz Władysław Łęga, ówczesny kapelan garnizonu grudziądzkiego, założył w Grudziądzu to koło, czy oddział PTK, którego my nosimy w dalszym ciągu tradycję. No, przeróżne sekcje się tutaj składają na ten oddział, prawda? Tak, grudziądzki oddział PTTK w tej chwili zajmuje się, czy pełni funkcję również takich dla turystów, kolarzy, dla turystów, piechurów, dla miłośników imprez na orientację. Również mamy w swoich szeregach miłośników Nordic Walking i też mamy szkolne koła turystyczno-krajoznawcze działające przy szkole numer 5 podstawowej i przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym na ulicy Kasprowicza. A ile osób należy łącznie? Do grudziąckiego oddziału należy około 400 osób, to są dane na koniec roku ubiegłego. Ponieważ... Ale udział zapewne bierze o wiele więcej osób. Tak, no impreza. Imprezy, które organizujemy jako oddział, koła i kluby, które tworzą oddział, jest ich imprez około 110 rocznie i w tych imprezach bierze ponad 6 tysięcy osób każdego roku, w tych różnych imprezach 6 tysięcy osób no, różnych, przekrój wieku, młodzież, starsi, emeryci, renciści, jak i również no, takie maluszki ze szkół, z klas 1-3 szkół podstawowych również. Do grona niezwykle ważnych osób dla grudziąckiego PTTK zaliczyć należy i trzeba Alojzego Karowa, Salomeę Sójkowską, Kazimierza Lansmańskiego, Ryszarda Fierka, Romana Konrada, Tadeusza Rafleisza, Edmunda Rafińskiego, Barbarę Fiałkowską, Bolesława Tarczykowskiego, Ewę Rąbczyk, Zygmunta Rabę i wielu, wielu innych. Wielu spośród wyszczególnionych przed chwileczką osób już wędrują niebieskimi szlakami, dbają o to, żeby nam się krzywda nie działa. To, że trzeba pamiętać o naszych protoplastach, świadczyć może również nasza oddziałowa działalność. W gmachu Biblioteki Miejskiej, miejscu pierwszej siedziby oddziału PTK i pierwszej siedziby oddziału PTTK, zaś imię Józefa Błachno od 1987 roku nosi koło przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Rok 2007 zapisał się w naszych annałach faktem odsłonięcia w kaplicy PTTK, znajdującej się w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernej na warszawskiej Chomiczówce, tablicy memoratywnej ku czci patrona naszego oddziału księdza Władysława Łęgi. Czasy wolnego oraz upowszechnianie turystyki wśród młodzieży szkolnej na Złoty Krzyż Zasługi Jerzemu Kątkowi, Srebrny Krzyż Zasługi Grzegorzowi Rakowieckiemu, Wiesławowi Zaremby. Wyróżnione osoby proszę o wystąpienie. Kto pracuje, ten ma. Thank you.
sponsorów się przyznaje. Proszę przyjmij takie okolicznościowe, to jest takie wydanie okolicznościowe 90-lecie, bo generalnie takiego czegoś nie ma. A to było specjalnie robione 20. Wygląda jako ogniolot. No właśnie, czas ogniolot, ale powiedzieli, że się było założone. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. 25-50 i wcześniej troszeczkę ogniolot. Cię przyzwyczaili? Tak? No, nie. Wypaszę, że nie wszystkich znam, będę czytał nazwisko i proszę pierwszą znam. Nie musi. Marzanna Zalewska. Znam, ale nie ma. Mikołaj Rzeżyński. Znam, ale nie ma. Bartosz Sokołowski. Znam. Janina Łagodna. Anna Chłoszczycka. Widzisz, jest gorąco. Gorąco jeszcze. Jędrzej Podlasiński. Dziękuję. Michał. Dariusz Podlaski. Proszę. Pani nie ma. Pozwólcie, bo tak mam ułożony. Pierwszy chronologiczny. Należy się Państwu szczere uznanie, bo przecież to nie jest tylko wędrowanie dla własnej przyjemności, odkrywanie pięknych miejsc, pięknych szlaków dla własnej przyjemności. To jest także kształtowanie młodych ludzi, działalność wychowawcza, działalność wychowanie patriotyczne. Ale to, co Państwo robicie sami dla siebie, to jest, nie, tego nie muszę Państwu mówić, Państwo sami doskonale o tym wiecie. Ja myślę, że warto podkreślić także zasługi, jakie działacze Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ponoszą na rzecz nas wszystkich, nawet tych, którzy nie uczestniczą w żadnej zorganizowanej formie turystyki. Bo przecież to dzięki działaczom turystyczno-krajoznawczym odkrywane były i są nadal odkrywane piękne miejsca w Polsce, odkrywane może nie dla tych, którzy tam wędrują, ale dla szerszej publiczności. To dzięki działaczom Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wyznaczane były i utrzymywane są znane szlaki turystyczne, po których dzisiaj może wędrować każdy niezorganizowany, niekwalifikowany turysta, bo nie jest sztuką wielką. Wziąć przewodnik, często także przygotowywany przez działaczy turystyczno-krajoznawczych do ręki i wytyczonymi szlakami powędrować, poznając piękno naszej ziemi. Za to wszystko chciałbym Państwu podziękować i złożyć serdeczne gratulacje z okazji tego wspaniałego jubileuszu. Tym bardziej, że jak się zorientowałem, na tej sali są niemal wyłącznie osoby zasłużone i bardzo zasłużone dla turystyki w regionie Grudziądza. Jeszcze raz wszystkim Państwu serdecznie gratuluję. Dziękuję, że w tym dniu mogę być razem z Państwem. Pozwolicie, serdecznie dziękuję Państwu za to zaproszenie, że mogę w tej uroczystości brać udział i z okazji 90-lecia zorganizowanej działalności turystyczno-krajoznawczej składam serdeczne podziękowania oraz wyrazy szczerego uznania wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój turystyki w regionie. Jednocześnie proszę przyjąć życzenia dalszej owocnej pracy oraz wielu znaczących sukcesów, a także kolejnych jeszcze wspanialszych jubileuszy. Wszystkim odznaczonym, wszystkim wyróżnionym życzę jeszcze wielu, wielu sukcesów na linii krajoznawczo-turystycznej, a pan, ja ten adres okolicznościowy na ręce pana. Członkowie oraz sympatycy Grudziąckiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Grudziądzu
Panie prezesie, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jest mi również niezwykle miło, że mogę razem z państwem tak ważnym dla was dniu, ale nie tylko dla was, bo całego miasta uczestniczyć, bo ani chybi, 90 lat to naprawdę kawał czasu. Z okazji tak pięknego jubileuszu, drodzy państwo, składam panu prezesowi, członkom zarządu, wszystkim sympatykom i członkom Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego imienia doktora Władysława Łęgi serdeczne gratulacje i słowa uznania za wytrwałą i owocną pracę na rzecz propagowania działalności turystyczno-krajoznawczej. Wszystkim państwu, szczególnie tym odznaczonym, wyróżnionym, życzę wiele radości, satysfakcji oraz poznawania kolejnych, o czym mówił senator, pięknych zabytków ziemi naszej ojczystej, dalszych sukcesów w organizowaniu, propagowaniu aktywnych form wypoczynku. Niezwykle się cieszę, że na tej sali również mamy tak wiele ludzi młodych, dlatego panie prezesie jest tutaj ogromna szansa, że te kolejne jubileusze przed nami. Także czego panu i wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Grudziądzu. 90 lat to myślę, że fajna okazja, żeby podsumować, co się zdarzyło w historii. Ja przede wszystkim się cieszę, bo jak ktoś spojrzy na te 90 lat, tak naprawdę jest to dorobek zawodowy dwóch czy trzech pokoleń. A to świadczy o trwałości organizacji i przede wszystkim szerzeniu tego, co piękne, bo polskie. W imieniu pani wojewody Wymes i własnym życzę powodzenia, żeby ta druga rocznica, a myślę o tych 180 czy 200 latach, przyszła w miarę szybko, a wszystkim starczyło sił po drodze, parę pokoleń przed nami, żeby krzewić tę kulturę. Bo myślę, że wszyscy tego potrzebujemy. Dziękuję bardzo. Dziadę, czego bym nie powiedział, jakich życzeń bym nie wymienił, to one już tutaj padły. Mogę tylko ze swojej strony powiedzieć, że mam nadzieję, że współpraca między samorządem a PTTK-iem będzie coraz lepsza, powiem tak bardzo dyplomatycznie, będzie coraz lepsza i będziemy mogli realizować wspólnie szereg przedsięwzięć. To, co rzeczywiście jest budujące, w drugim rzędzie siedzą młode osoby, kolejne pokolenie, które będzie tą całą ideę dalej kontynuowało, ale to przecież zależy od nas, czy chcemy młodemu pokoleniu zaszczepić to wszystko, czy chcemy, żeby kontynuowało to, co my robimy. Państwo w promowaniu powiatu grudziąckiego, my z kolei mamy szansę na różnych płaszczyznach odpowiadać także na państwa zapotrzebowanie. Powiem tak, mam wśród również swoich pracowników, zasłużonych działaczy zorganizowanej działalności krajoznawczo-turystycznej i czasami z sympatią jako pracodawca odnoszę się do ich pomysłów, ale ich wiedza, umiejętności i doświadczenie zdobyte właśnie w tego rodzaju działalności później przekłada się na szereg tych publikacji, wymieniamy się wzajemnie i w ten sposób promujemy ziemię grudziącą. Panie prezesie, prezes zarządu oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, pan podpułkownik rezerwy magister Krzysztof Czerepowicki. Szanowny panie prezesie, serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystościach 90-lecia działalności grudziąckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Jest to doskonała okazja do przesłania słów uznania dla pana prezesa, wszystkich członków oddziału oraz turystów i krajoznawców, którzy realizując swoje pasje i zainteresowania promują piękno naszego kraju. Serdecznie dziękuję również za wspaniałą współpracę ze środowiskiem wojskowym. Na szczególne podkreślenie zasługuje aktywna działalność Wojskowego Koła PTTK Osesek, działającego przy klubie Centrum Szkolenia Logistyki imieniem Kazimierza I Odnowiciela, która doskonale wpisuje się w promocję turystyki i obronności wśród środowiska cywilnego, a w szczególności młodego pokolenia Polaków. Działalność turystyczno-krajoznawcza oddziału stanowi integralną część systemu wychowania. Uniwersalne wartości turystyki i krajoznawstwa w dużej mierze przyczyniają się do kształtowania świadomości patriotycznej społeczeństwa. Imienia księdza pułkownika doktora Władysława Łęgi,
dalszej aktywnej działalności w realizacji turystycznych wyzwań dla wspólnego dobra oraz sukcesów i satysfakcji osobistych z podejmowanych zadań. Wprawdzie dzieli nas Wisła, ale łączy nas idea. My z tego malutkiego pamiątkowego tutaj wręczonego przez nas znaku świecia, z tej wieży widzimy Grudziądz, nawet przy marnej pogodzie. I widzimy, co się tu dzieje. I nieraz braliśmy wspólnie udział w wspólnych przedsięwzięciach. Z tej krzywej wieży, która najwyższa w Polsce jest dla zwiedzania przez turystów. Tak się złożyło na tej naszej drodze wspólnej, mogę powiedzieć, ponieważ muzeum za moment będzie miało 130 lat. I właśnie ta historia, która tworzyła Muzeum w Grudziądzu, a między innymi takie postaci jak ksiądz dr Władysław Łęga, który tutaj przybył do naszego miasta, i właściwie należało się zastanowić, czy to właśnie pasja muzealnicza, czy pasja turystyczna, pewnie jedno i drugie spowodowało właściwie tą piękną, otworzyło tą piękną kartę. Te wędrówki turystyczne spowodowały, że nasze muzeum wzbogaciło się o zbiory, które szczęśliwie dotrwały do dnia dzisiejszego, a następnie pasja Józefa Błachnio, tutaj kierownika muzeum w latach 45-58, spowodowała również jego wędrówki, ale również pozyskiwanie zbiorów do naszych zbiorów. Jesteście obecni w naszym muzeum, uczestniczycie w wielu naszych uroczystościach, przyprowadzacie do naszego muzeum obecnie gości, promujecie nasze miasto, jak i również muzeum. Za to wszystko chciałabym bardzo serdecznie podziękować i życzyć właściwie w nowym 90, kolejnych 90 lat i nowego właściwie nowych wyzwań, nowych realizacji i może na właśnie wspólnych realizacji, chociażby ta jak dzisiejsza. A wszystkim Państwu tutaj, członkom Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, gratuluję tych wszystkich dzisiaj odznaczeń i wyróżnień. Dziękuję bardzo. Jako ten ponad stuletni staruszek, któremu przyszło tutaj, ale jeszcze całkiem brzyśkiemu przyszło tutaj wystąpić, reprezentując oddział kujawski PTTK we Włocławku, chciałem powiedzieć, że turystyka nie zna granic, czego dowodem jest choćby ten puchar, który za chwilę trafi w ręce kolegi prezesa Krzysztofa. Nie zna granic ani gmin, ani powiatów, ani województwa. I myślę, że najlepszym dowodem jest to, że my tutaj, patrząc na tą salę ja, a myślę, że i osoby z tej sali patrząc na mnie, no znamy się, prawda? Jak nie powiem tutaj popularnie łyse konie, ale jak naprawdę rasowi turyści. W związku z tym chciałbym na wasze ręce przekazać stosowny adres, który kieruje zarząd naszego oddziału. Pozwolę sobie tą treść odczytać. Szanowny Panie Prezesie, drogie koleżanki i koledzy, w imieniu oddziału kujawskiego PTTK we Włocławku składamy Wam serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 90-lecia oddziału PTTK w Grudziądzu. Jednocześnie całemu zarządowi, wszystkim działaczom życzymy dużo wytrwałości i powodzenia w realizacji wytyczonych celów, kolejnych cennych inicjatyw turystyczno-krajoznawczych, wiele satysfakcji, społecznego uznania, pomyślności i sukcesów zarówno w działalności krajoznawczej, turystycznej, jak również w życiu zawodowym oraz osobistym. Natomiast Waszemu oddziałowi PTTK, jako jednostce organizacji naszego towarzystwa, życzymy kolejnych wspaniałych jubileuszy, wielu osiągnięć na niwie popularyzowania nie tylko walorów turystyczno-krajoznawczych regionu, ale również całej Polski. Z okazji jubileuszu 90-lecia zorganizowanej działalności turystyczno-krajoznawczej w imieniu leśników i pracowników Biura Nadleśnictwa OSIE życzę wszystkim członkom oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wielu sukcesów i realizacji założonych zadań. W imieniu Nadleśniczego Nadleśnictwa OSIE, jak i wszystkich leśników zapraszam w Wody Tucholskie
i do lasów nad Leśnictwa.